pierwszych obrotach nie byłoby dobrym rozwiązaniem. Mój trener po misku zasugerował mi, że mówi: Sofia, nie mogę na ciebie patrzeć, jak ty się męczysz i jak ty wkładasz całe serce w to i naprawdę ciebie bardzo boli. Sofia, zastanów się, czy chcesz biegać na mistrzostwach świata w takim stanie, czy chcesz się przygotować do Igrzysk Olimpijskich, więc stwierdziliśmy po rozmowach wielu. Ale także halowy rekord świata w biegu rozstawnym 4x400 metrów. Teraz bieg indywidualny na torze pierwszym zimny, na drugim Krawczuk, Rabach z Wielkiej Brytanii na torze trzecim, Richard z USA na torze czwartym, Zalewski tor piąty, Gardiner tor szósty, Krzewina tor siódmy, Kołan tor ósmy i Jomelko tor dziewiąty. Mocno rozpoczął biegnący Gardiner, ale także widzimy, jak dobrze Kołan już dogonił tutaj reprezentant Wielkiej Brytanii biegnącego Rafała Omelkę. Rafał Omelko, no i popatrzmy na ostatnie 200 metrów. Bardzo dobrze radzi sobie Gardiner. On w tym momencie jest na prowadzeniu, reprezentant Wysp Bahama. Aktualny wicemistrz świata, chyba poza zasięgiem rywali. Proszę zobaczyć, jak lekko wbiega na ostatnią prostą, z jak ogromną przewagą. No i to potwierdza, że ci najlepsi, ci, którzy zdobywają medale na mistrzostwach świata, ci, którzy imponują w trakcie obecnego sezonu, są poza zasięgiem reprezentantów Polski. Rzeczywiście był to popis jednego aktora. Tutaj nie miał nikt wątpliwości, kto jest w tym biegu najlepszy. Czas 44,14 sekundy, a zatem rewelacyjny występ reprezentanta Wysp Bahama. Nowy rekord meetingu, rekord, który został ustanowiony tutaj pięknym, fantastycznym biegiem. Otworzył Gardiner bardzo odważnie na początku. Tu widzieliście Państwo po 200 metrach. Właściwie on sam, przecież kula uciekła mu gdzieś tam w prawą stronę. No i mamy przypomnienie tych 400 metrów. No i takie one man show troszeczkę. Gardiner pięknym, długim krokiem, bo to jest poezja biegania, jak się patrzy na tego zawodnika. Idealny krok biegowy. Równo jakby płynął po tej bieżni. Szerokie barki, dobra praca ramion. No i też przede wszystkim długi krok biegowy. Właściwie przez całą część dystansu. To jest to, co jest siłą reprezentanta Wysp Bahama. No i wynik, nowy rekord meetingu na tym dystansie też o czym świadczy. Wyniki Polaków, mamy Omelko 46,28, Krawczuk 46,75, potem Tymek Zimny, no i Karol Zalewski jako najgorszy z naszych reprezentantów w tej stawce 46,63. A nie, jeszcze Jakub Krzewina, przepraszam, 46,37, a zatem Jakub Krzewina.